Siema, tu stary dziad. Warhammer Total War, Immortal Empires, kampania z Cetrą Nieśmiertelnym. Wielki cesarz Wydm podbija kolejne prowincje. Południowy kontynent niemal padł do jego stóp. Siły Kyriosa i ostatnie siły pana przemian zostały zniszczone. Zostały dwie osady jaszczuroludzi. Mam tutaj jedną armię desygnowaną do tego, żeby je zniszczyć. Kolejna armia płynie na północ, by zająć przyczółek w Lustrii, a następnie wyruszyć na północ przeciwko najpotężniejszej frakcji jaszczuroludzi, która odważyła się przeprowadzić desant na nasze zachodnie ziemie. Na ich nieszczęście tutaj została sformowana armia pod przewodnictwem króla Tutepa. Pierwsza armia, która ma docelowo się składać z samych konstruktów. Odparła ona atak i zapędziła jaszczuroludzi do ostatniego bastionu, który udało im się zająć. W międzyczasie król Tutmoze zajął porozrzucane wyspy na wschód od południowego kontynentu, należące do pośredniej frakcji wysokich elfów. W tym samym czasie Setra jak burza zniszczył królestwo Belegara i zajął wszystkie twierdze krasnoludów znajdujące się tutaj na południu Gór Szarych. Później wyruszył na północ i po raz pierwszy w historii świata siły Khemri przekroczyły przełęcz Czarnego Ognia i wkroczyły do państwa, które śmieje nazywać się Imperium. Przecież istnieje tylko jedno Imperium. Imperium Setry. Następnie Setra uderzył na wschód, żeby wziąć w kleszcze siły krasnoludów, które desperacko bronią się przed ofensywą nieumarłych. Przy okazji Setra zobaczył coś dziwnego i znajomego. W dolinach poniżej gór znajdowało się kilka osad należących do Vashanesha. Vashanesha, który w dzisiejszych czasach nazywany jest Wladimirem von Karsteinem. Setra policzy się z tobą w swoim czasie, a następnie uzgodni sprawę, kto ma prawo nazywać się Imperium. W tym samym czasie trwała wielka kampania przeciwko Imrikowi, który zrobił nam wiele kłopotów. W tej chwili została się tylko jedna armia i wszystkie osady największego z władców smoków zostały zdobyte. Przede wszystkim dzięki niepokonanemu królowi Nebusetowi, najwierniejszemu i najpotężniejszemu ze sług Setry. Niestety, w tym samym czasie siły chaosu, które zasiedlają wyspy wschodniego kontynentu, na południu wschodniego kontynentu, wypowiedziały wojnę. Tak więc po zniszczeniu sił Korna pod przywództwem Skalbarada, zniszczeniu sił Chincha, teraz przyjdzie zmierzyć się nam z siłami praojca Nurgla. Ale myślę, że Nebuset i król Esfir poradzą sobie. Na razie Nurgle powiedział nam tylko wojnę, jednak nasze dwie fortece są wzmacniane i rozbudowywane i najprawdopodobniej przyjmą pierwsze uderzenie. W tym samym czasie nasze armie wyruszą. Setra wysłał też kilka zgnilców na dwór Imperatora, gdzie zostały one przyjęte przez kolegium magów Karla Franca i samego Baltazara Gelta. Wiadomość była krótka. Ugnijcie kolano. Przestańcie nazywać się Imperium, a wtedy was oszczędzę. Baltazar Gelt skinieniem palców zniszczył zgnilce, zamieniając je w posągi z brązu. Setra zrozumiał tę odpowiedź. Skoro nie chcecie pokoju, przyniosę wam wojnę. Ale to w najbliższym czasie. Zobaczmy, co zrobią nasi wrogowie. Czas na ich turę. Nasze wojska się odtwarzają.
Plagowarzy Nurgla nadchodzą w stronę czarnej fortecy, dobrze. Złote zęby wysyłają jakiegoś grubego bohatera. Furtstank. Podobno potęga Kitaju jest wielka. Co zrobi? Co? Czarodziej. Czy to jest kolegium metalu? No tak, to sporo tłumaczy. Dobra, spróbujmy to wygrać, tę bitwę. Gdybyśmy mieli tutaj pełen garnizon, to ta bitwa byłaby nie do wygrania. Spróbujmy wykorzystać high ground i głupotę. Przeciwnika, zobaczymy jak to się uda, czy to jest w ogóle do wygrania. No, rezerwy magii jego są 100. Wygląda trochę jakby ta bitwa była jednak nie do wygrania.
Spróbujemy jeszcze raz. Nie wiem, jak to rozegrać dobrze. Wydaje mi się, że łucznicy mogą jakikolwiek damage zadać tej magiczce. A może to być ciężkie. Wydaje się, że ten bohater jest nie do zarypania. Nie wiem, co ci łucznicy robią, to jest jakieś dziwne. Ci głupi łucznicy są szybsi ode mnie. Pszony mak. Dorżnijcie tych kurde głupich tych.
Kurde, na siebie to zrzucił mnie. Okej, ci są złamani. No, złamcie go. Złamcie go. Ucieka. Zabijcie go. Mówcie, że ten pieprzony szlachcic mnie pokona. To 49 życia, no. Niewiarygodne. Bardzo blisko, ale nie mam ochoty walczyć z tej bitwy po raz kolejny. Ten szlachcic był za mocny. Będzie musiał się król na buset cofnąć. No dosłownie jedna tura regeneracji tych wojsk i on by to przegrał. Ile oni mi krwi napsuli, rycerze Caledoru. To za jaszczurka. Kult Soteka. Najpotężniejsza frakcja po mojej przez pewien czas, dopóki nie ośmieli się mnie zaatakować. Rejkland i Złoty Zakon. Wow, mają jednostki zapożyczone z tego, nawet na setrze to nie robi wrażenia.
Koniec Królestwa Krasnoludów jest bliski. O! Myślałem, że zaatakuje. Chaos niepodzielony. W końcu was znalazłem. Leśne elfy też całkiem mocne. Skaven Blight. Klan Padliny. Kontroluje Nagash Izmar. No cóż. Ta twierdza ma strategiczne znaczenie dla nas. Nehekaryjczyków. Musimy poznać wszystkie tajemnice Nagasha. Krotek za pieniądze biorę. I sam Nebuset będzie musiał się pofatygować. No. Nie ma wyboru, miał iść. Teraz tak tam plagowarów Nurgla. Że zaatakują czarną fortecę. Niestety muszę rzucić króla. Normalnie Nebuset by tu poszedł, ale no. Za daleko to ma. Więc król Eshir tutaj. Nebuset tam. Brakuje jednej armii zdecydowanie. Dobra, zbadajmy tutaj. To mi wygląda na... U nas na pustkowie chaosu. I to są Archaon, okej, dobra. No cóż, myślisz, Archaonie, że jesteś potężny? Zobaczymy. Dobra. Ty idziesz do Gumbadu. Się regenerujesz. Gumbat się odbudowuje. Bajar się odbudowuje. Ty złożysz wizytę naszym przyjaciołom, plagowarom Nurgla, tylko pytanie, czy... Masz takich strat tu ponieść. Spopłyniesz tak. Chociaż nie wiem, po co nie umarłem dostęp do lądu, ale niech będzie. Książę tutaj bada trochę dostała moja armia. Oni się tutaj nie wesprą, nie? Szczyt Grom, to jest pomniejsza osada. Nie, to jest kurde.
Wysokopoziomowa twierdza, okej. Okay. A, mogłem być w garnizonie, ale spieprzyłem. Gdzie mają tu wylądować? No i czemu nie mogę zbadać tego? Okej, wylądowałem i tylko tyle, no dobra. Dobra, myślę, że to będą dwie ciekawe bitwy, a tą bitwę oblężenie z cetrą sobie zostawię. No to zobaczmy. Na co stać naszą armię konstruktów. Mają tutaj, widzę, z jakąś anti-large jedną jednostkę. It's not enough. Ark król Tutep. No, nie mają żadnych magów jeszcze. Ojej, ojej, szkoda. Szkoda was, chłopaki. Dobra, mamy też przewagę artylerii. Szapty. Niestety to była, miała być pełna armia konstruktów, ale zakładam, że z tej strony będzie pójdzie ten anti-large, ale nie było czasu, bo się pojawili przeciwnicy. No i zobaczmy na to cudo. Zacząłem też używać katapult. Dosyć szybko powinny zacząć radzić. I też używam tutaj. Normalnie bym nie używał. Brakuje też czynakroteka oczywiście, ale normalnie bym nie używał Lorane Hekary, ale są też rolne Hekary. Leczy naszych ziomeczków. Procentowo, a tutaj mamy jednostki, które mają po kilka tysięcy życia. Wydaje mi się, że to będzie całkiem dobre. Czemu nie strzelają tak katapulty? Ale się zgrupowali. Ale się zgrupowali.
Jak tam panowie, ruszacie się? Ruszyli się. Czy to jest dowódca ich frakcji? Ciekawe. To była za magia. To chyba zagrywki tych Quetzalcoatlów. O, no proszę. Nie. O kurde, mi pobili tych. No kurde, a w autoresolwie nie było strat.
No dobra, zwycięstwo, ale jednak okupione pewnymi stratami. Kończymy, zanim się rozpadnie ostatni uszapty. Straciliśmy katapultę i oddział strażników grobowców. Mieli ofensywne umiejętności, nie spodziewałem się tego. Mega dobrze się ci hierofanci spisują. Nie dość, że zwiększają mi magię, to jeszcze kurczę, patrzcie, 24 kile. Tylko tam podeptał kilku, a tak to jeszcze spele na przeciwników. Mega dobre to jest. Ofiary schwytane po bitwie, ofiary wskutek wyczerpania. Okej. Okej, będziemy mieli bonus tutaj, jeżeli weźmiemy Syrian. Tylko do uszapty z wielkimi łukami bonus. Weźmiemy uszapty, weźmiemy to i weźmiemy reanimację. Naszego maga, może ofensywny jeden spell, mobilność, dobra. No i rekrutujemy. Niestety rekrutacja tutaj jest naprawdę długa. Wydaje mi się, że w tej armii nie potrzebujemy tych uszapty. Weźmiemy sobie trzy więcej łuczników. Może jedne katapulty jeszcze. Wow, jedną. I weźmiemy sobie na razie dwa skorpiony. To była pierwsza bitwa, którą chciałem wam pokazać. I druga będzie też ze skinkami. No, trzeba przyznać, że ci jeszcze ludzie od południa. Nienawidzi jaszczura ludzi. Krytyczny sukces, brawo. To jest nasz czempion zabójca, książę kultysta, królewski. Niech będzie książę kultysta, whatever. Okej, tutaj chcę rozpocząć wojnę z wysokimi elfami i zająć przyczółek na południu. Są sojusze w sojuszu z naszym wrogiem. Dobra, to trzeba będzie znowu po prostu polecić klasyczne oblężenie. Ale myślę, że ciekawsza bitwa do obejrzenia będzie ta. Czy to jest krater? Nie, to jest bezkresna czeluść. Tutaj mamy naszą armię. Niby trochę tych artefaktów jest, ale nie jakoś tak dużo. Tu mamy klasyczną armię opartą o straż grobowców.
Dobra, wracamy do bitwy. Będzie prościej. Ci będą denerwować. T-Rexa mają. Mają T-Rexa. Tam czary zna. Podkręcone fireballe.
A ci mnie obeszli, cholera. Niezła szarża, trzeba przyznać. Ci co taki wpierdziel dostanie? Kurde, no. Dobra. Mega soboty bitwę rozegrałem, ale już trudno. No, widziałem gorsze bitwy niż ta. Ale mogłem to lepiej rozegrać. Jeden oddział rydwanów poszedł się walić. Kto mi takiego bólu zadał? To wyrocznia skinków na Tyrano założę. A tutaj dowódcą był biały krok Sigor z Karl, okej. On akurat za dużo nie zrobił. Mega dobrze spisują się te katapulty. Mogę ich wcześniej używać. Aczkolwiek te jednostki wcześniejsze w tym budynku od katapult są przeciętne. Jednak katapulty bardzo dobre uzupełnienie armii. Artyleria jednak zawsze dobra w Total Warze. Przedostatnia. Został tylko krater bezbożników. Przedostatnia osada wpadła. Chyba wezmę sobie po prostu jeszcze jedną katapultę tutaj do tej armii. No dobra. Słuchajcie. Marsz armii Setry trwa. Kolejne frakcje podają nam wojnę. Tutaj dwa obrężenia do rozegrania. Tutaj mogłem tą bitwę. Teraz zdecydowana porażka. Ile? Trzy armie? Trzy armie. Okej. Okay. No to ta bitwa będzie trudna, ale i tak jest do wygrania tak naprawdę. Dobra. Kończymy na dzisiaj. Takie są postępy kampanii. Niedługo też najprawdopodobniej dojdzie do kryzysu globalnego. Czyli pojawi się jakaś wściekła frakcja. Napieramy. Przyszły film będzie z wojny z Imperium, ponieważ może istnieć tylko jedno Imperium. Także to wszystko na dziś. Do usłyszenia i trzymajcie się.